miśki! Pamiętacie czasy YouTube'a, w których co chwila ktoś kogoś łapał za rękę na kopiowaniu? Często gęsto polscy twórcy inspirowali się bardzo tymi zagranicznymi, no i popularne było także wszelkie ciekawostek. Czy to z innego filmu zza oceanu, czy jakiejś zapomnianej strony dawnego artykułu na Joe Monsterze albo wiedzy bezużytecznej. Dziś chciałabym wam przybliżyć postać osoby, która stwierdziła, że zajebistym sposobem na zbudowanie kanału będzie zajebanie komuś osobowości. Zapraszam was na kanał niejedynego i nie niepowtarzalnego Filipa Szyca. Zacznijmy jednak od początku. Filmy z 2018 to tak naprawdę zupa ze wszystkich artykułów spożywczych, które lubisz. Trochę tak, jakby ktoś pomyślał, że skoro lubi banany i kapustę, to razem będą smakowały jeszcze lepiej. Mamy tutaj jakieś filmy o akceptacji siebie, o pielęgnacji włosów, zostaje niewidomym przez 24 godziny, czy nawet jakieś DIY. To jest dość odważny miks, ale ja nie oceniam, sama jestem kanałem, który przeplata farbowanie włosów z komentowaniem spoilerów na YouTubie. Niestety, te filmiki klikały się gorzej niż tutorial na wypoziomowanie pralki, no i Filip musiał podjąć jakieś działania ukierunkowane na poprawę tej sytuacji. I właśnie wtedy, w tamtym momencie, spłynęło na niego oświecenie. Filip stał się turbopotężnym, potężnym fanem Szymona Zapartego. Dzisiaj jest ten dzień, w którym wymyśliłem coś oryginalnego i nie podpierdoliłem kontentu od kogoś innego. Nasz dzisiejszy bohater powoli zaczął upodabniać swój internetowy wizerunek do wizerunku Zapartego. Podobny sposób gestykulacji, podobny sposób wypowiadania się. Te filmiki zaczęły klikać mu się coraz bardziej. Zastanawiałam się nad mechanizmem tego i chyba coraz bardziej dochodzę do tego, dlaczego ludzie to oglądają. Pomysł nie jest jeden do jeden. Zaparty nigdy nie robił czytania świadectw, ale konwencja jest identyczna. Odnoszę wrażenie, że Filip wziął jakiś randomowy filmik Zapartego o szkole, jego filmik typu czytam stare pamiętniki i zaaranżował im małżeństwo. To jest chyba ten sam case, co jak przeczytacie jakąś super książkę i potem wpisujecie w Google. Z braku czegoś lepszego, z tęsknoty za tą fajną książką zaczynacie to czytać. Ludzie to jednak nie są tacy troglodyci i w komentarzach zaczęło pojawiać się bardzo dużo tekstów typu: przypominasz mi Zapartego, ale przypominasz nie przypomina Zapartego z wyglądu. Tak trochę Zapartego się tak zapomniał Zapartego. No i co w takiej sytuacji mógł zrobić Zapartego, znaczy Filip? Nagrać film o tym, do kogo jest podobny. Okej, w końcu raz na zawsze. Rozprawmy się z tym, do kogo tak naprawdę jestem podobny, bo ja sam do końca nie mam pojęcia. W dzisiejszym filmie będę chciał wam udowodnić, że jestem podobny do siebie. Wasze typy padły na Zośkę. W sensie nie dziewczynę, bo czytając książkę Kamień na szaniec myślałem, że to jest Zośka i nie miałem pojęcia, dlaczego do dziewczyny się odzywałem w formie męskiej. Stałem się bardziej teraz prawdziwy, ze względu na to, że czuję się bardzo swobodnie przed kamerą i nie udaję nikogo. Wtedy byłem zbyt poważny, co nie było mną. Ja nigdy nie jestem poważny. Waszym celem padł Szymon Zaparty. Ludzie! Czy wy serio myślicie, że nigdy na polskim YouTubie się nikim nie wzoruje? Proszę was, naprawdę, gdzie wy żyjecie? Ja i myślę, że zarówno jak Szymon Zaparty wzorujemy się na pewnej osobie zagranicznej. Podlinkuję w opisie. Sis! Okej, zatrzymajmy się tutaj na moment. Antonia Garza to jest youtuberka ze Stanów Zjednoczonych, z Teksasu chyba, która od 2018 roku nagrywa takie bardzo, bardzo jedyne w swoim rodzaju filmiki. Osobiście ją uwielbiam i totalnie rozumiem, że dla kogoś może być inspiracją. Dla mnie też jest. Nie ściąga od Szymona. Po prostu inspirujemy się tą samą osobą. Ty kopiujesz Szymona Zapartego, który kopiuje Antonio Garzę. Tylko nie do końca, bo nie powiedziałabym, żeby Zaparty kopiował Antonio. Faktycznie można wyczuć jakieś wspólne motywy, ale on ma jednak swoją internetową personę, swoje pomysły na filmy. A ewentualne delikatne nawiązania są jak najbardziej na plus. No, może w starszych filmach tak bardziej to czuć? Nawiązania są takim oczkiem puszczonym w stronę widza, który ogarnia. Again? Też tak robię i nie uważam tego, żeby to było kopiowanie, ponieważ mój content i to, jaką jestem osobą przed kamerą, to jest zupełnie coś innego niż to, co robi Antonio. I w sumie, jak tak sobie pomyślę, to na palcach jednej ręki chyba mogłabym policzyć komentarze, w których ktokolwiek w ogóle wyłapał jakiekolwiek nawiązanie. Co ciekawe, omawiany teraz filmik skomentował Szymon. I oj, oj!
jeszcze nie wiedział, jak to eskaluje potem, bo Filip Szyc chyba uznał to za jakieś ciche przyzwolenie do tego, żeby rozwinąć skrzydła jeszcze bardziej. Zaczęło się od wcześniej wspomnianego sposobu zachowywania się, poszerzyło się o fryzurę, sposób ubierania się, dużą ilość filmów o maturze, ten sam font na miniaturce. Bez kitu, jak trzeba być leniwym, żeby komuś nawet sposób dodawania napisów na miniaturce. A, no i jeszcze mój osobisty faw, nie wiem, czy tutaj jest w ogóle potrzebny jakikolwiek komentarz. To jest w ogóle ciekawe, że Zapartemu ta jego postać wychodzi w miarę naturalnie. Natomiast Filip Szyc się męczy i to widać. I wiecie co? Ja też się męczę oglądając to. Dlatego potrzebuję pomocy. Chłop zdawał maturę w tym roku. Zupełnie tak samo jak Szymon Zapartekopia! Skopiował od niego wiek, rozumiesz? Mordo, ale to wiesz, to jest zaplanowana akcja, to w takim razie jego rodzice musieli to zaplanować już 19 lat temu. Tak jak te teledyski do BTS. BTS mają nagraną całą karierę na kolejne 20 lat. Tak naprawdę oni już dawno nie żyją. I to są hologramy. O mój Boże, to może to jest taki wiesz, jak to są jest klony, kopia to jest Szymona Zapartego, jakby się... Szymon Zapartek się zesra potężnie i trzeba być go usunąć z internetu, to Filip Szyc wskoczy na to miejsce i od razu jest szkolony, wiesz, do tego. No więc Filip Szyc zdawał maturę i nagrał filmik pod tytułem Nie przeczytałem żadnej lektury. No jak ja to zobaczyłam, no to jakby wiecie... Zajebiście mordo. Jest się czym chwalić. Przyjmuje mnie fakt tego, że spałem 6 godzin, jestem strasznie wyspany, nie mogłem w ogóle usnąć. A ja piszę za 2 godziny maturę. Będzie dobrze. Dobra, nie, no wiem, że nie będzie dobrze. Na mnie vibe tego, że kręcisz vloga w dzień swojej matury, na którą jesteś nieprzygotowany, o czym sam mówisz, jesteś niewyspany i jesteś like hey babies, dzisiaj idę na maturę, zesram się zaraz, jest bardzo dziwny. Można by było ograć vloga z matury. Można by było to zrobić. Jeśli miałoby się rozumieć godność człowieka. Mam straszne obawy, ale... nie mam czasu na to, żeby przypominać sobie cokolwiek. Masz też takie coś, że on założył tą koszulę jak Blondino Latino? Blondino Latino to mój największy idol. Blondino Latino, proszę skontaktuj się ze mną, jestem twoją największą fanką. To jest celowy zabieg, bo on założył tę koszulę, zapiął ją do połowy, po czym był tak, okej, to się dobrze będzie wyglądało na filmie, zrobię to, teraz będę zapinał koszulę. Mam pewne obawy, że idę na maturę nieprzygotowany. To jest prawda, że przez całe życie w moim liceum, w mojej edukacji... Nie no, w liceum, mówmy o liceum, nie przeczytałem żadnej książki. Boi! Ale żadnej książki, żadnej lektury? Czy żadnej książki? Żadnej książki. Wiesz co, wydaje mi się, że jeśli żadnej książki, to żadnej książki. Żadnej. Nawet trzystronnicowej, czterostronnicowej, no... Przykro mi, ale zero. Wiesz, potrafi napisać tytuł i potrafi napisać opis filmiku, to wystarczy. Lepszy od Majora jest. Nieważne, co się z tobą w życiu stanie, radzisz sobie lepiej niż Major Suchodolski. No co, jak się, niedługo, jak niedługo zobaczymy na jego kanale Q zamiast O, to znaczy, że... zaczyna się interesować nitro. Przykro mi, ale zero. Ale dlaczego? Ty robisz z tego coś fajnego. Jakby wiem o co chodzi. To jest takie, że... jestem cool. Dzieciaki ze szkoły, te jajogłowe, to one czytają książki, one nie wiedzą, co to prawdziwe życie. Ja nie czytam książek, bo mi szkoda czasu, ja mam super życie, nie jestem taki nudny jak oni. Nie, i ja nie jestem jajogłowy, jestem dwugłowy. Ja w gimnazjum przeczytałem 2 książki, Kamienie na szaniec, którym jest must have. Jak on może się wypowiadać, co jest must have, jak nie ma porównania? Powiedziałem sobie tak, ja... udowodnię, że można maturę zdać, nie czytając żadnej książki, opierając się na streszczeniach, opierając się na różnych filmach, omówieniach i chcę to udowodnić, chcę pójść dzisiaj i to udowodnić, że można. Ale jakby, mordo, ty chcesz udowodnić, że da się prześlizgnąć. Ty robi, haha, sprawdzałem was, to był eksperyment społeczny, tylko robi to na swoje edukacje. Komisji! To komisji TKE! TKE, ale was zrobiłem prank! Nie czytałem żadnej książki, bra! Przykro mi, ale ja nienawidzę osobiście czytać książek i szanuję osoby, które kochają czytać książki. Boże, chciałbym tak, to tak kształtuje, naprawdę. On jest like, nie lubię czytać książek, szanuję osoby, które czytają książki. Czytanie książek jest dla mądrych ludzi, ale ja nie umiem. Jak macie coś, co wiecie, że sprawia, że jesteś lepszy, to staracie się to robić. A on jest like, no, zrobiłbym to, ale mi się nie chce. Ale... sam decyduje się na bycie troglodytą. Obejrzałem film... przedwczoraj Pana Tadeusza, obejrzałem film Lalki, Wesela, wszystkiego. Przesuwam to,
że może być wesele. On tego nie nagrywał w dniu, kiedy ta matura była. Nie ma szans, żeby to nagrywał w dniu, kiedy była matura. Przeczuwam, że będzie wesele. Wiesz co, a więc chyba chciał o tobie film zrobić. Docelowo chcielibyśmy, żeby materiał ukazał się na przełomie sierpnia i września. Krzysztof Jackowski is fucking shaking right now. Mam wskazówkowy zegarek, który zawsze działał. Bateria mi trzymała 3 lata, może i nawet 4. Wczoraj postanowił się wyładować. Stanąć o godzinie 17:06. On jest tak sztuczny, że mam wrażenie, że ludzie, którzy tworzą polskie kabarety, dużo jakby łatwiej i sprytniej wchodzą w rolę. Zrobię takie porównanie, które ci się bardzo spodoba, bo ja widzę jakby jego sposób zachowywania się, co nie? Mhm. Jeżeli Szymon Zaparty to kurczak Gong Bao, to on jest kurczakiem w cieście. On w którymś filmiku mówił, że on jest teraz sobą i że taki on jest właśnie. Ja nie znam tego człowieka, ale na podstawie analizy jego kanału wnoszę, że nie jest to prawda, bo na tych pierwszych filmikach on miał jakąś taką swoją osobowość, a teraz to on próbuje być jakąś lepszą, jego zdaniem, wersją siebie. Przygotowałaś się do analizy jego kanału lepiej niż on do matury. Strasznie martwi w ogóle i stresuje fakt, że na maturze możemy mieć mierzoną temperaturę. Martwi mnie to dlatego, że stres. Niekiedy dziewczyny też mają miesiączkę. Zdarza się takie coś! Okres. I również mają gorączkę. I co w takim przypadku? Szczerze mówiąc, nałykałem się rano już tabletek. A raczej teraz co zrobię? Ja nie jestem chory, nie czuję się chory, czuję się wspaniale. Jedyna myśl, która mnie może przygnębiać, to właśnie jest matura i tylko dlatego czuję się źle z tego powodu, ale źle psychicznie, fizycznie, czuję się wspaniale, jestem zdolny. Nałykanie się tabletek przed maturą w momencie, kiedy jest pandemia, to jest najbardziej scumbag move, jaki można zrobić. W Chinach Chińczycy tak robili, żeby obejść właśnie tą kontrolę temperatury i móc wyjechać z kraju. I później się okazało, że są zarażeni COVID-em i zarażali ludzi. Wolę się zabezpieczyć, bo ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby matury pisać w drugim terminie, więc chlub w ten głupidziu. On nie może sobie pozwolić, żeby pisać maturę w drugim terminie. Tymczasem nie zrobił nic w kierunku tego, żeby tą maturę w pierwszym terminie zdać. To prawda. Jakby przejeździłem naprawdę bardzo dużo sklepów i w żadnym sklepie nie było 300 ml wody. Jedyne 300 ml to są raczej puszki, ale tak nie można. Musi być przezroczysta butelka z wodą, nie gazowaną. Broń Boże, jakbyś miał gazowaną, to leć na bańkę przez okno. Więc przejeździłem pół powiatu, pół Wielkopolski. Zastanawiam, o czym on myślał w tym momencie? Jeszcze raz. Pół powiatu, pół Wielkopolski. Nie o maturze z geografii. No był taki pół świata? Pół powiat? Gmina? Wziąłbym telefon, ale totalnie nie można telefonu brać na to całe przedsięwzięcie. On dosłownie zrobił to, że nagrał tę poprzednią scenę, wyszedł za drzwi, założył maseczkę i wrócił. Czekaj, zobaczmy, czy to jest to samo oświetlenie. Coach Mike mnie uczył, jak rozpoznawać następny dzień. Jak dla mnie to jest to samo oświetlenie. Ale sprytny zrobił przebitkę na mordę, żeby to nie było takie ewidentne. Porozmawiajmy zatem o maturze z języka polskiego. Zastanawiam się, czy tylko ja wyszedłem z tego taki załamany i... Może nie do końca wyszedłem załamany, ale na pewno nie spełniła ta matura moich oczekiwań. Myślę, że to działało troszeczkę właśnie na odwrót, byczku. To nie matura ma spełnić twoje oczekiwania, to ty masz spełnić oczekiwania CKE. Wesele sobie wiecznie przepowiadałem na maturze, wiecznie. Przeryłem wszystkie możliwe teksty, jakie mogły być do przerycia na maturę. Tylko nie wesele. Tymczasem na początku filmiku. Przesuwam to, że może być wesele. Przeryłem tyle tekstów. Ale nie miał czasu na wesele. No nie, no bo... Nie miał czasu na tę jedną lekturę, którą myślał, że będzie. Człowiek jest bardzo odważny. Bo we wszystkich jakby przepowiedniach, we wszystkich proroctwach na tą maturę wszyscy mówili: wesela raczej nie macie się czego spodziewać, aczkolwiek jeżeli się pojawi, to się nie zdziwimy. Mordo, ty masz Alzheimera! Ale stąd jest wielka lekcja, jeśli jesteście przed maturą, nigdy nie słuchajcie przepowiedni, co może być, a czego jakby... może nie być, bo to nigdy nie działa. Już kiedyś ktoś próbował robić filmik o przeciekach maturalnych i niech to zostanie tam. W tym grobie właśnie. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o wesele, samo wesele jako utwór jest dla mnie niezrozumiałe. Chwila, moment. Bardzo. Ale mówisz, że wesele jest dla ciebie niezrozumiałe, ale ty go nie czytałeś. O co ci chodzi? Mi się wydaje, że on ogólnie strasznie się gubi w zeznaniach. On jest like...
Nie czytałem nic, ale czytałem wszystkie teksty, ale czytałem wszystkie streszczenia, ale tego nie czytałem, ale nie lubiłem tej książki. Ale byłem pewny, że będzie wesele. Kurwa, wesela się nie spodziewałem, bez jaj. 18 lat i taki Alzheimer? Oglądałem film. Naprawdę, próbowałem oglądać film wesela. Tak, zacznijmy od samego początku. Zacznijmy może od podstaw, jak w szkole podstawowej. Zacznijmy od początku. To, że obejrzysz film, to nie sprawia, że znasz książkę. Mierzenie temperatur. Przeszedłem 36,6, więc przeszedłem naprawdę bezkolizyjnie, że tak powiem. Bo się naćpałeś leków, które obniżają temperaturę. Jak miałeś przejść kolizyjnie? Prawie miałem dreszcze, jeżeli pani mi celowała tym czymś w głowę, a ja po prostu bałem się, że za chwilę mnie wypadłam stamtąd, nie? Że mam gorączkę ze stresu. Wiesz co, i to jest właśnie dlatego trzeba czytać książki. Ponieważ potem brakuje ci słów tak podstawowych, jak termometr. Bierze się kuchennym nożem i całe te niebieskie. Oczekiwanie po prostu na dostanie tej matury, ja nie jestem w stanie porównać niczego innego do tego. Ja nie wiem, ja nawet się tak szczerze mówiąc nie stresowałem się jakoś bardzo na egzamin na prawo jazdy, bo byłem jakby świadomy swoich umiejętności, świadomy tego, że potrafię jeździć i wiem jak jeździć, znam przepisy, tak? Wiesz co, Filip Szyc tutaj dotknął istoty problemu. Powiedział, że na egzaminie na prawo jazdy się nie stresował, ponieważ był pewien swoich umiejętności. Ponieważ się k***a przygotował do tego egzaminu. A wyobraź sobie, jakby ktoś zdawał egzamin na prawo jazdy w taki sam sposób, jak on zdawał maturę. Olał szkołę jazdy, olał teorię, olał praktykę. Pograł w GTA. Na siebie, panie egzaminatorze. No zamykałem się leków, tak? Jeżeli myślicie, że przez tę całą sytuację, że nie byliście 3 miesiące w szkole, że nie mieliście kontaktu z nauczycielami i polegaliście tylko na sobie albo na elektronicznej konsultacji i myślicie, że potraktują was łagodnie, to jesteście w błędzie. Jeżeli jego problemem jest to, że nie przeczytał żadnej lektury, a miał na to dodatkowe 3 miesiące. Dlaczego mi zabierasz to, co ja wymyśliłam sama? Niech pan z tobą komentuje, ja wychodzę. Filip Szyc zatytułował swój film Nie przeczytałem żadnej lektury. W momencie, kiedy jego matura została przeniesiona o kilka miesięcy, dlatego że... Jestem chory. On miał ten czas, żeby nadrobić te lektury. Nie zrobił tego, to była jego świadoma decyzja. Ale pierwsze, co wszyscy robią, i tak idą na ostatnią stronę, przynajmniej ja tak zrobiłem, i czytają temat rozprawki. Wszedłem, zobaczyłem wesele, mówię, no nie. Przesuwam to, że może być wesele. Fantastyka. To jest coś, co lubię, ale pytanie, czy fantastyka jest dobra dla mnie w weselu? I kolejne pytanie, jakie by można postawić sobie przy tym wszystkim, to na kogo wpływa? Na bohaterów tego utworu? Czy na czytelnika? Czy na autora tekstu? Nie! Tak, kurwa, na autora tekstu! On tutaj dokonuje bardzo intensywnego stosunku seksualnego z kotkiem za pomocą mocy. Ja jestem rozczarowany tym, że moja wiedza, którą nabyłem przez minione noce o weselu, znikła. Przeryłem wszystkie możliwe teksty, jakie mogły być do przerycia na maturę. Tylko nie wesele. Trochę jest to demotywujące, kiedy przygotowujecie się całą pół życia na to, żeby zdać maturę. To pół życia w końcu, Ordo? Czy dwa dni? Chyba, że ty jesteś jak muszka owocowa i żyjesz tydzień. Postawiliśmy tezę, że on jest klonem Szymona Zapartego. Może on po prostu ma dosłownie 4 dni. Wiesz, on jest tak prosto z tuby wyciągnięty. Tu mamy dalszy ciąg przygody maturalnej. Reaguje na moje wyniki matur na kacu. Uuu, impreza! Zestaram się, język polski 46% XD. W sensie nie liczyłem na więcej, bo wiedziałem, że zjebałem to. Cieszę się, że mam zdane, ale chociaż myślałem, że z 50. To on był like, boję się, że nie zdam. Tymczasem gorszy wynik niż 50%, co to ma do być? Bardzo dużo osób pisało do mnie i się martwiło, a ja leżałem i zdychałem. Jego widzowie są dużo bardziej jakby przejęci jego życiem niż on sam. Wiesz co? Znam takich influencerów, którzy... że widzowie są bardziej przejęci ich życiem niż oni sami. Z Wolbromia taka influencerka była jedna, to ja myślę, że Filip jest na podobnej ścieżce, szczerze mówiąc. Filip, dam ci 20 zł, udowodnij mi, że jesteś lepszy niż Szymon Zaparty. Następna fame MMA. Szymon Zaparty kontra Szymon Zaparty! No i co? Tak się na...
Ja jest mi wstyd o tym mówić, zapomnijmy o tym po prostu, bo bełknę. Jest ci wstyd o tym mówić, meanwhile nazwa filmiku reaguje na moje wyniki matur na kacu. Szczerze mówiąc, zdałem maturę nie czytając żadnej, totalnie żadnej lektury w liceum. Ja mam wrażenie, że Olga Tokarczuk mniej razy powtórzyła, że dostała Nobla, niż to, że on nigdy nie przeczytał żadnej książki. Nikt w historii matur, od kiedy istnieją matury, nie zrobił takiego achievementu jak on. I czy jestem z tego dumny, czy każdy powinien brać ze mnie przykład? Nie sądzę. Chociaż jak chcecie, to... Nie mówię, że jestem złym przykładem, bo jestem okropnym przykładem. Ale jeśli ja bym chciał, zależałoby mi na maturze, na tym, żeby dobrze ją zdać i żeby pójść na jakieś studia, które faktycznie wymagają przykładania się nauki, to polecam wam czytać. Może nie lektury, bo niektóre lektury to po prostu, jak sobie przypomnę, jak tam co się działo, to po prostu mam ochotę się zżygać. A niektóre były fajne, bez obrazy, okej? Nie bierzcie tego do siebie. Świat idzie tak do przodu, że powinniśmy lektury zmienić na coś bardziej innowacyjnego. Zacznijmy od tego, że ja w ogóle nienawidzę nawet czytać książek, więc ja nie powinienem się wypowiadać na to, co powinniśmy czytać i gdzie. Ale sądzę, że jest tyle po prostu pisarek wartych uwagi współczesnych, że kanon lektur powinien średnio zmieniać się co, nie wiem, 5 lat. Nie powinno być więcej współczesnych lektur. Wiadomo, są różne takie klasyki i książki, które no jednak każdy powinien przeczytać, ale nie uważam, że powinniśmy czytać książki sprzed 1000 lat. Lektury są po to, aby poznawać konteksty epok, aby nabrać świadomości dokonań ludzi w dziedzinach filozofii i literatury. Każda lektura obrazuje światopogląd odpowiedni danej epoce, którą w tym momencie przerabiasz na polskim. Tu nie chodzi o samą czynność czytania czegoś fajnego. Chodzi tu o poznanie historii ludzkości przez literaturę, aby być świadomym odbiorcą mediów nawet dziś. Aby ci się nie wydawało, że jesteś geniuszem, bo wymyśliłaś coś, o czym pisali już w Królu Edypie. Więc jeśli chcesz być świadomym i inteligentnym człowiekiem, to warto zapoznać się z treścią tych kilku książek. Nudnych książek. Ale okej, nie chcę żadnego najazdu ludzi, którzy faktycznie wierzą, że to jest gdzieś tam historia naszej, powinniśmy ją poznać. Okej, jeżeli tak jest. Ktoś to zatwierdzę, żeby to po prostu było w szkołach. Ja nic nie mówię, po prostu wyrażam tylko swoje zdanie, nic więcej, więc shut up! Kluczową sprawą jest tutaj nauczenie się po prostu czytać ze zrozumienia. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o wesele, samo wesele jako utwór jest dla mnie niezrozumiałe. Po prostu usuń ten film.